Otwieram 26. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam panów starostów, pana radnego, wszystkie panie, które tutaj są z nami i obsługują sesję, pani sekretarz, pani Ula, pani skarbnik, pani Basia. Serdecznie witamy. Witam wszystkich radnych, którzy nas na pewno w tej chwili oglądają. Witam wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego. Szanowni państwo, sesja dzisiejsza została zwołana na podstawie artykułu 15 punkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, nazywana często sesją nadzwyczajną, chociaż tak się nie powinno mówić. Dlatego, że są po prostu bardzo pilne sprawy do uchwalenia i oczywiście wniosek o zwołanie sesji złożył Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni państwo, na początek sprawdźmy prawomocność obrad. Dlatego bardzo proszę, sprawdzimy kworum. Bardzo proszę w tej chwili wszystkich radnych o kliknięcie w zakładkę kworum. Jeszcze dwóch radnych się nie zalogowało. Pan radny Bartłomiej Hilmanowicz i pan radny Mirosław Olejnik. Chwileczkę jeszcze zaczekamy. Stwierdzam wobec tego, po odczekaniu chwili, że obecnych jest 15 radnych, dwóch radnych jest nieobecnych, a oznacza to, że obrady nasze są prawomocne i możemy podejmować prawomocne decyzje. Kolejny punkt porządku obrad to ustalenie porządku obrad. Państwo pozwolą, że ja ten porządek obrad przeczytam, a potem go przegłosujemy. Otóż proponowany porządek obrad wygląda następująco. Otwarcie obrad 26. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Te dwa punkty już się jakby odbyły. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. To właśnie robimy. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt A, zmiana budżetu powiatu na rok 2020. Punkt B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Punkt C, wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Punkt D, rozpatrzenie skargi na działalność starosty bartoszyckiego. To jest jedna uchwała. Druga uchwała, rozpatrzenie skargi na działalność starosty bartoszyckiego i dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. I trzecia skarga, rozpatrzenie skargi na działalność starosty bartoszyckiego. I punkt piąty, zamknięcie obrad 26. Rady Powiatu. Tak wygląda, proszę państwa, program, porządek obrad. Teraz przegłosujemy ten porządek obrad. Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto jest za przeczytanym przeze mnie porządkiem obrad? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Jeszcze jeden z radnych. Czekamy na jeszcze na radnego pana. Jest. Już jest. W porządku. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji, czyli 15 radnych, przyjęło program
porządek obrad. Wobec tego przechodzimy do dalszego punktu, czyli punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, która dzisiaj będzie procedowana, to jest uchwała numer 26/137/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Krótko przeczytam tę uchwałę. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 etc., etc., tutaj następuje cała podstawa prawna. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 158 011 zł 70 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 89 641 986 zł 3 grosze. Punkt A. Dochody bieżące w wysokości 83 225 142 zł 78 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 6 416 843 zł 25 groszy. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 158 011 zł 70 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 96 378 563 zł 87 groszy. Punkt A. Wydatki bieżące w wysokości 188 048 zł 4 grosze. Punkt B. Wydatki majątkowe w wysokości 19 190 515 złotych 83 grosze. Punkt trzeci. Dochody i wydatki związane z realizacją. Punkt pierwszy. Podpunkt pierwszy. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 736 577 zł 84 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 663 zł 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 101 515 68 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 271 362 zł 16 groszy. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 10 072 877 zł i 84 grosze. Rozchody w wysokości 3 336 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf czwarty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 28 279 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 1 226 402 zł i 76 groszy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Krótko jeszcze przeczytam uzasadnienie tej uchwały. Powyższa zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowych na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w wysokości 79 386 zł. Zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 1940 zł 5 groszy. Zwiększenie dochodów o utrzymanie środków FP na koszty obsługi zadań w związku z artykułem 15 ZZB i 15 ZZE ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 12 960
996 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 63 689 zł 65 groszy. Zwiększenie wydatków o otrzymane dotacje wojewody, środki funduszu płac i wypracowane dochody własne oraz przeniesienie między działami i rozdziałami i paragrafami. Tyle uchwała i uzasadnienie tej uchwały. Ja myślę, że możemy przystąpić w tym momencie do przegłosowania. Wobec tego pytam, kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał. Jeszcze pan radny Marcin Matejunas. Czekamy na pana Marcina jeszcze. Chociaż już mogę państwu powiedzieć, że uchwała została przyjęta, bo ta ilość głosów, która jest w tej chwili, już wystarczy, żeby uchwała była przyjęta. Ale poczekajmy. Jest. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę o zmianach budżetu na rok 2020. Kolejny projekt uchwały to jest projekt numer 26/138/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Pozwólcie państwo, że już nie będę czytał tej uchwały, dlatego że ona jest pochodną tej uchwały budżetowej. Po prostu te zmiany, które uchwaliliśmy w budżecie, musimy po prostu nanieść wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bartoszyckiego. Czyli tak naprawdę ta uchwała dotyczy tych samych liczb, tych samych wielkości. Wobec tego pozwólcie państwo, że nie będę tego czytał i przystąpimy od razu do uchwalenia. Także zadaję państwu pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 26/138/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. A, już jest. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bartoszyckiego. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 26/139/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Ja przeczytam na początku uzasadnienie może, czyli w celu analizy złożonych wniosków o dofinansowania, stopnia wykorzystania budżetu w poszczególnych zadaniach oraz złożone rezygnacje z przyznanego dofinansowania, niezbędne jest przeniesienie środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami z okresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego, racjonalnego wykorzystania i zaspokojenia najbardziej niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu. W związku z powyższym postanowiono zwiększyć środki na realizację zadań od dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Tyle uzasadnienie. Nie wiem, czy czytać całą uchwałę.
Radni mają uchwałę, to jest cała seria liczb, prawda? Mam nadzieję, że przeanalizowali tę uchwałę, więc myślę, że możemy spokojnie podejść do przegłosowania. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały 26/139/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań przeznaczonych środków PFRON na rok 2020. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Przepraszam państwa, jest gorąco, dlatego troszeczkę muszę czasami łyk wody wypić. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na rok 2020. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 26/140/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Bartoszyckiego. Na podstawie artykułu 229 punkt 4 ustawy i tak dalej, Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą z dnia 26 stycznia 2020 roku złożoną przez pracowników DPS Szczurkowo, podpisaną przez panią Katarzynę B. na działalność starosty Bartoszyckiego w przedmiocie zaniechania, przewlekłego załatwiania skarg i działań niezgodnych z prawem związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie zawiera załącznik do tej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo pozwolą, że ja przeczytam uzasadnienie tej uchwały. Uzasadnienie. Panu Zbigniewowi Winadolnemu, staroście Bartoszyckiemu, zarzucono punkt pierwszy, zaniechanie działań przez starostę pomimo obowiązku wynikającego z pełnionego stanowiska. Punkt drugi, przewlekłe załatwienie skargi dotyczącej spraw pracowniczych oraz spraw pensjonariuszy przez panią dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, a tym samym naruszenie interesów skarżących osób. Punkt trzeci, podejmowanie prób zatuszowania sprawy, jak również podejmowania prób nacisku na inne osoby. Skarga na starostę dotyczy skargi, która została złożona w dniu 19 lutego 2019 roku, a jej przedmiotem były nieprawidłowości i naruszenia, które miały miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Skarga na starostę Bartoszyckiego wpłynęła do urzędu 28 stycznia 2020 roku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu zajmowała się skargą z dnia 19 lutego 2019 roku, której przebieg jest opisany w protokołach z posiedzenia komisji w dniach 13 grudnia i 18 grudnia 2019 roku. Odnosząc się do zarzutów przedstawionych w punktach 1 i 2, są one niezasadne ze względu na to, że komisja na posiedzeniu w dniu 13 grudnia i 18 grudnia 2019 roku rozpatrzyła skargę i na sesję zwyczajną Rady Powiatu został przygotowany projekt uchwały. Uchwała numer 19/108/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora pomocy społecznej w Szczurkowie została przyjęta przez Radę Powiatu Bartoszyckiego
Wszystkiego w dniu 21 lutego 2020 roku. Odnosząc się do zarzutu sformułowanego w punkcie trzecim, członkowie komisji zapoznani ze wszystkimi protokołami z kontroli przeprowadzonymi w DPS Szczurkowo i zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa, dwa przypadki, stwierdzają, że zarzut ten jest bezzasadny, gdyż różne instytucje rozpatrywały skargi i zostały one opisane we wnioskach pokontrolnych. Skargę na działalność starosty Bartoszyckiego złożoną przez pracowników DPS Szczurkowo należy uznać za bezzasadną. Tyle uzasadnienie, tyle skarga. Teraz przystępujemy do przegłosowania tej uchwały. Przypomnę, że uchwała jest zgodna z sugestią komisji, czyli Rada uznaje tę skargę za bezzasadną. Czyli kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze czekamy za pana, na pana Marcina Przybysza. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego większością głosów przyjęła tę uchwałę. 11 głosów było za przyjęciem, 2 przeciw i 2 się wstrzymały. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały, również dotyczącej skargi. Uchwała numer 26/141/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Bartoszyckiego i dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie na podstawie artykułu 29 i tak dalej. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją skargą pani Katarzyny B. z dnia 24 lutego 2020 roku na działalność starosty Bartoszyckiego i dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, przekazanej za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w przedmiocie zaniechania działań, przewlekłego załatwiania skargi w sprawach pracowniczych, podejmowania prób zatuszowania sprawy w rezultacie zwolnienia dyscyplinarnego osoby skarżącej, utrudniania działalności zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącej oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o sposobie załatwiania skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Pozwólcie Państwo, że przeczytam teraz uzasadnienie, które brzmi w następujący sposób. Uzasadnienie. Skarga pani Katarzyny B. z dnia 24 lutego 2020 roku skierowana do wicewojewody warmińsko-mazurskiego pana Aleksandra Sochy zgodnie z właściwością została przesłana do Rady Powiatu Bartoszyckiego w dniu 27 lutego 2020 roku. W dniu 9 marca 2020 roku skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Bartoszyckiego. Skargę złożono na A. działanie pana Zbigniewa Nadolnego, starosty Bartoszyckiego. B. działania pani Wiolety Wach, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie oraz kierownictwo DPS-u. W skardze zarzucono zaniechanie działań pomimo obowiązku wynikającego z pełnionego stanowiska. Punkt drugi. Przewlekłe załatwianie skargi dotyczącej naruszeń praw pracowniczych mieszkańców, zaniedbań w DPS w Szczurkowie oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie i osób z kierownictwa.
Czy podejmowanie prób zatuszowania sprawy i w rezultacie doprowadzenie do zwolnienia dyscyplinarnego osoby skarżącej jako przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej. Punkt czwarty. Utrudnianie działalności zakładowej organizacji związkowej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Skarga skierowana do wicewojewody warmińsko-mazurskiego zawiera w większości te same zarzuty, co skarga skierowana w dniu 26 stycznia 2020 roku do Rady Powiatu Bartoszyckiego. Data wpływu 28 stycznia 2020 rok. Skarga dotyczy nieprawidłowości i naruszeń, które miały miejsce w DPS w Szczurkowie i zawiera opis nieprawidłowości, które były opisywane już w poprzednich skargach składanych przez osobę skarżącą. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu zajmowała się już skargą z dnia 19 lutego 2019 roku, której przebieg jest opisany w protokołach z posiedzeń komisji, które miały miejsce w dniach 13 grudnia i 18 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym, odnosząc się do zarzutów opisanych w punktach 1, 2 i 3, są one niezasadne ze względu na to, że komisja na posiedzeniach w dniach 13 grudnia i 18 grudnia 2019 roku rozpatrzyła zarzuty skierowane w stosunku do starosty Bartoszyckiego i dyrektora DPS w Szczurkowie. Odnosząc się do zarzutu sformułowanego w punkcie czwartym, członkowie komisji zapoznali się ze skargą i stwierdzono, że w załączniku nr 26 do skargi informującym o powstaniu organizacji związkowej nie ma informacji, kto został przewodniczącym, skarbnikiem i na przykład sekretarzem. Pismo jest niepodpisane i stanowi czysty formularz do wypełnienia. Na podstawie przedstawionej dokumentacji brak jest podstaw do stwierdzenia, że zostały naruszone zapisy ustawy o związkach zawodowych. Skargę należy uznać za bezzasadną. Tyle, proszę Państwa, uzasadnieniu uchwały. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem, przypominam, że głosujemy za tym, że skarga jest bezzasadna. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały 26/141/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Bartoszyckiego i dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto z Panów Radnych się wstrzymał? Stwierdzam, że 12 radnych głosowało za, 2 było przeciw, 1 radny się wstrzymał, a to oznacza, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę. Została nam jeszcze jedna uchwała dotycząca skargi, już trzecia. Jest to uchwała nr 26/142/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Bartoszyckiego. Na podstawie artykułu 29 i tak dalej, i tak dalej. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją skargą z dnia 28 maja 2020 roku złożoną przez Związek Zawodowy Solidarność Region Warmińsko-Mazurski na działalność starosty Bartoszyckiego w przedmiocie nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Punkt trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały i już tradycyjnie przeczytam uzasadnienie.
Uzasadnienie. W dniu 2 czerwca 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wpłynęła skarga Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność na działalność starosty powiatu bartoszyckiego Jana Zbigniewa Nadolnego. Skarga została przekazana do rozpatrzenia właściwej w sprawie skarg Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. Zgodnie z artykułem 229 punkt 4 KPA, to jest cytat, jeśli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub właściwości lub działalności. 4. Zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w punkcie 2. Rada Powiatu. Z kolei artykuł 16a ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż Rada Powiatu rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji, która ustaliła, co następuje. W dniach 11, 13, 17, 19 i 21 czerwca 2019 roku Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przeprowadził doraźną kontrolę DPS w Szczurkowie. Kontrola miała zweryfikować, czy w DPS przestrzega się spraw mieszkańców, jaka jest jakość świadczonych tam usług oraz czy DPS spełnia standardy określone rozporządzeniem MPIPS. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Jako osobę odpowiedzialną wskazano dyrektora DPS. Jednocześnie dyrektor została zobowiązana do podjęcia działań mających na celu ich wyeliminowanie. W tym okresie dyrektorowi wyznaczono do realizacji 15 zaleceń i 9 instruktaży. W dniach 30 stycznia, 3, 5 i 6 lutego 2020 roku urząd weryfikował wykonanie przez dyrektora wyżej wymienionych zaleceń i instruktaży. Z dokumentu protokół z kontroli sprawdzającej Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie wynika, że dyrektor DPS nie zrealizował zlecenia numer 2 i 11 w części. Niewykonanie zalecenia numer 2 opisane w protokole następująco. Wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO w DPS w Szczurkowie na dzień 3 lutego 2020 roku wynosił 0,47 i był niezgodny z paragrafem 6 ust. 2 punkt 3 litery A i litery B rozporządzenia w sprawie DPS. Mimo powyższego komisja ustaliła, że dyrektor DPS podejmowała działania mające na celu doprowadzenie wskaźnika zatrudnienia do stanu zgodnego z prawem. W tym zakresie wystąpiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach z wnioskiem o skierowanie bezrobotnych do pracy w DPS w Szczurkowie. Jako że Urząd Pracy do 22 czerwca 2020 roku nie skierował żadnych osób do pracy w DPS-ie, to też wskaźnik zatrudnienia pozostał na niższym poziomie od wymaganego prawem. Niezrealizowanie zalecenia numer 3 polegało na niezwiększeniu obsady kadrowej na dyżurach dziennych. Mimo takiego stanu sprawy komisja ustaliła, że dyrektor poleciła zwiększenie obsady kadrowej w grafikach dziennych. Do fizycznego zwiększenia obsady kadrowej nie doszło jednak z powodu nagminnych nieobecności pracowników w pracy. Na wadliwości w funkcjonowaniu DPS w Szczurkowie, zwrócił uwagę również Państwowy Inspektorat Pracy w wystąpieniach z dnia 24 maja 2019 roku i 14 lutego 2020 roku. W tym zakresie ustalono, że dyrektor DPS udzieliła odpowiedzi na te wystąpienia, wskazując, że wszystkie zgłaszane uwagi przez Państwowy Inspektorat Pracy zostały usunięte. Zgodnie z brzmieniem artykułu 70 paragraf 1 KP pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.
Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. Odwołanie dyrektora DPS w Szczurkowie z uwagi na użyty w cytowanym przepisie zwrot może należy do sfery uprawnień zarządu powiatu, a nie jego obowiązków, a tym bardziej nie do obowiązków samego starosty. W rozpatrywanej sprawie zarząd powiatu nie miał zatem prawnego obowiązku odwołania dyrektora DPS w Szczurkowie. Jak wynika z powyższych ustaleń, nieprawidłowości w działaniu DPS w Szczurkowie ujawnione w toku kontroli Urzędu Wojewódzkiego i Państwowej Inspekcji Pracy zostały wyeliminowane. Z uwagi na powyższe komisja wskazuje, że skarga jest bezzasadna. Faktem jest bowiem, że starosta nie naruszył prawa, nie odwołując dyrektora DPS w Szczurkowie z uwagi na wyżej przedstawione okoliczności. Tyle uzasadnienie uchwały i możemy w tym kontekście przystąpić do przegłosowania. Przypominam, że głosujemy za tym, żeby skargę uznać za bezzasadną. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 26/142/2020? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych się wstrzymał? Panie starosto, już dobrze, jeszcze. Jeszcze czekamy na głos pana Wiesława Kuracha. Jeśli pan Wiesław nas słyszy, to proszę o oddanie głosu. Jest. Szanowni państwo, stwierdzam, że pan Wiesław nas usłyszał i oddał głos, a wobec tego zagłosowało 10 radnych, 5 się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę nr 26/142/2020. Czy pan starosta chciałby jeszcze zabrać głos w jakiejś sprawie? W takim razie w związku z wyczerpaniem porządku obrad 26 Rady Powiatu Bartoszewskiego zamykam 26 Radę Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję państwu bardzo. Życzę wszystkim zdrowia. Tutaj jeszcze dodam może, że szkoły się zaczynają. Wobec tego chciałbym życzyć wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom zdrowia przede wszystkim i powodzenia w pracy. Dziękuję bardzo.